Powiedzcie mi, ilu z was jest mniej więcej, może tak będzie lepiej, ilu z was jest mniej więcej właścicielami firm albo ma swoją działalność, czy ilu z was było kiedykolwiek odpowiedzialnych za budowanie zespołów? Dobra, kogoś mamy. A ilu z was kiedykolwiek szukało pracy? Dobrze, to jestem w dobrym miejscu w takim razie. Dobrze, drugą stronę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wasza firma rośnie, właśnie pozyskaliście dofinansowanie i potrzebujecie ludzi do pracy na wczoraj. Zaczynacie więc projekt, widzę, że ktoś tu chyba był w tej sytuacji. Zaczynacie projekt rekrutacyjny, wrzucacie ogłoszenia i okazuje się, że rzeczywistość nie jest taka, jaką byście sobie wyobrażali, bowiem kandydaci albo są niedopasowani, albo nie są zainteresowani, a wasz dział HR, jeśli w ogóle taki macie, to ma tyle pracy, że po prostu nie wyrabia z rekrutowaniem. I ci kandydaci, którzy przychodzą na rozmowy, to czasami łapiecie się za głowę, bo macie wrażenie, że jakoś tutaj nastąpiła pomyłka i w wielkim skrócie tych kandydatów tak można podsumować. Tak. I wy się śmiejecie, może niektórzy z was, ale dobrze wiemy, że to jest taki trochę śmiech przez łzy, bo kiedy tych kandydatów naprawdę nie ma i kolejna rozmowa rekrutacyjna jest takim podsumowaniem, to nie jest się w dobrej sytuacji, kiedy okazuje się, że na telefonie jest kilkanaście nieodebranych połączeń od klienta z zapytaniem, kiedy startujemy z naszym projektem. Ale nie musi to tak wyglądać. Można budować firmę, dbając o różnorodność, o wartości. Można to ugryźć w mądry sposób. Nie trzeba się wpędzać w tak stresującą sytuację. I ja wam dzisiaj w 5 krokach opowiem, jak mniej więcej można to zrobić. Jeśli wyniesiecie z tych 5 kroków chociaż jedną rzecz dla siebie, to będzie super. Chciałabym teraz, żebyście zamknęli oczy na 10 sekund i pomyśleli nad dwiema rzeczami. Nad tym, co robicie w firmie na co dzień i w jaki sposób to robicie, czyli nad what and how. Teraz na 10 sekund zamykam oczy. Nie oszukujemy, ja widzę, kto ma otwarte. Widzę. Dobrze, dziękuję. Czyli może ktoś powiedzieć, jestem programistą i na co dzień, co robię, przychodzę do pracy, otwieram komputer i piszę kod. Dobrze. A czy wiecie, co wy lub wasz zespół, po co przychodzi do pracy? Czy wiecie, dlaczego przychodzą ci ludzie do pracy? Jakby co ich motywuje w ogóle, żeby wstali z łóżka? Jeśli wiecie, to super. Ale jeśli nie wiecie, to krokiem numer jeden dla was zawsze powinno być to, żeby ustalić dlaczego. Czyli ustal why swojej firmy. Po co motywujesz ludzi? Po co mają przyjść do ciebie pracować? Ty jako pracodawca. I wiecie, to nie musi być od razu super ustalony plan, bo to może być taka wizja. Znacie pewnie tego pana, prawda? Martin Luther King, który, jego wizja, jego why, to było I have a dream, mam marzenie. On nigdy nie mówił I have a plan, ale mimo to poszły za nim miliony. Tak samo Steve Jobs. Jego wizja to było think different. I to think different przenikało każde jego działanie, każdą rzecz, którą stworzył. I wy też powinniście mieć takie wasze employer value proposition, czyli waszą propozycję jako pracodawcy, która będzie was wyróżniała na rynku z tym, co możecie zaproponować swoim kandydatom. A jeśli nie macie pojęcia, od czego zacząć, to gorąco polecam wam książkę Start with Why Simona Sineka. Ma on również swojego TEDa na YouTubie. Naprawdę fajnie o tym opowiada i książkę się czyta bardzo lekko, inspirująco, także warto do niej zajrzeć. Żeby podać wam przykład, powiem wam na przykład, co jest dla mnie inspirujące. To jest moje auto. To jest auto, które dostałam od swojego dziadka. Dziadek ma 93 lata i oddał mi je tylko dlatego, że już sam nie mógł prowadzić.
ale dzwoni do mnie co 2 tygodnie i pyta, czy nim jeżdżę, bo jak nie, to żal mu było oddawać. Auto jest z 2004 roku i gdy je dostałam, rok temu miało 40 tysięcy na liczniku. Więc niektórzy mówią, że im nie przeżyje. Ale kiedy pewnego dnia okaże się, że mój złoty Opelek jednak już nie da rady, to chciałabym mieć auto, nie byle jakie, ale takie, za którym stoi wizja. I do mnie na przykład bardzo przemawia wizja 2020. Czy ktoś z was kiedyś o niej słyszał? To jest wizja pewnego producenta aut, mówiąca o tym, że ten producent chciałby, żeby nikt nie zginął w wypadkach samochodowych z udziałem tych konkretnych aut. I to jest właśnie Volvo. I jest różnica, nie? Opelek ma dla mnie wartość sentymentalną, ale jeśli kiedyś już nie da rady, to pewnie będę się kierować w stronę, idealnie chciałabym, zakupu Volvo ze względu na bezpieczeństwo, bo to jest to, co do mnie przemawia, co jest dla mnie ważne. Dobrze, to podsumowując, krok numer 1, ustal swoje why, po co ludzie przychodzą dla ciebie pracować. Krok numer 2, jak już mamy to why, mamy to nasze EVP, czyli Employer Value Proposition, to dobrze w następnym kroku ustalić swoje wartości. I żeby dać wam od razu przykład, taką wartością może być transparentność. Przejawia się ona między innymi tym, że dajemy transparentne widełki w ogłoszeniach o pracę lub też po prostu rozmawiamy z wszystkimi, pokazujemy przychód firmy, dzielimy się informacjami, nie zatajamy nic przed naszymi pracownikami. Innym przykładem jest autentyczność. Tu jest przykład akurat pewnej CEO, która udostępniła kalendarz dla wszystkich swoich pracowników. Być może dla niektórych z was to jest norma, ale nie zawsze tak jest. A to może być naprawdę bardzo pomocne i bardzo fajne. I wiecie, jeśli będziecie mieli wartości, w które będą wierzyć wasi pracownicy albo kandydaci, których rekrutujecie, to oni za wami pójdą naprawdę bez większych problemów. I nie będziecie musieli mieć rozmów na temat tego, co wypada, a co nie. Bo to dla wszystkich będzie oczywiste. I firma, jako wy, jako zespół, będziecie pracować dużo bardziej efektywnie. Dobrze. Znamy tego pana. Wyobraźmy sobie, że przedstawia on nam sytuację, kiedy albo jako pracodawca zobaczyliśmy CV kandydata i wyobrażamy sobie, że będzie on idealny, albo jako pracownik widzimy firmę w ten sposób i też wydaje nam się, że będzie ona idealna. I patrząc z punktu widzenia pracodawcy, zapraszamy tego kandydata do nas, do firmy. Mamy wyobrażenie, w zasadzie już omijamy kolejny etap procesu rekrutacyjnego, tylko chcemy już dać mu umowę do podpisu. Ten kandydat przychodzi do biura i taka jest rzeczywistość. Tak, słyszę, że co po niektórzy znowu się śmieją, ale znowu przyznacie, że czasami to jest dramat. Tylko że zobaczcie, czy warto szukać kandydata idealnego? Nie. Bo czy wasza firma, w której pracujecie, jest idealna? Nie. I dobrze, bo nikt nie lubi ludzi idealnych. I dlatego krokiem numer 3, według mnie, to jest to, żeby nie szukać ludzi idealnych do siebie, do pracy, tylko szukać ludzi, którzy odpowiadają wam, waszym konkretnym wartościom i tym, co dla was jest ważne. Tak, żeby ten cel, który macie jako firma, żebyście mogli go realizować razem. Tak. Nawet wśród takich ludzi warto dostrzec potencjał, bo może nawet jeśli ktoś nie jest idealny, to nadrobi zaangażowaniem, entuzjazmem. Zależy, kogo szukamy. Tutaj chciałabym porównać sytuację bardziej już z perspektywy kandydata do szukania na przykład hotelu na Bookingu. I zobaczcie, jak wy szukacie hotel, czy to na wakacje, czy na wyjazd na konferencję, to macie pewne swoje standardy, według których oglądacie. I teraz tak, być może już będziecie chcieli sobie kupić hotel od 8.5 albo od 7. Być może ważna dla was właśnie będzie cena bardziej, albo parking, czy też, nie wiem, rodzaj łóżka, czy bezpłatne Wi-Fi. Mamy różne kryteria, według których coś kupujemy. I tak samo jest z kandydatami. Oni też mają różne kryteria, według których szukają pracy dla siebie. Dla jednego ważne będzie przedszkole, blisko pracy, dla drugiego transport, a dla trzeciego na przykład właśnie taka transparentność. I mówię to po to,
żebyśmy mieli na uwadze to, jak my, jako pracodawcy, pokazujemy się w internecie. Mamy różne portale, mamy najczęściej strony na Facebooku, gdzie te opinie krążą. I ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, jak wyglądamy, jak się plasujemy. Ciekawym przykładem jest taka opinia, gdzie tytuł sugeruje co innego, ale zawartość jest ciekawsza. Także dam wam teraz chwilę, żebyście może 2-3 przykłady sobie przeczytali. Tak, ludzie mają różne problemy, ale przyznacie, że ta opinia jest naprawdę ciekawa i fajnie, żeby dodawać takie, też możecie zachęcić swoich pracowników, że jeżeli mają ochotę, żeby dodali fajne opinie o waszym miejscu pracy, czy wy, one nie zawsze muszą być takie w stylu firma X jest dobrym pracodawcą, dobrze mi się tu pracuje, kropka, tylko z humorem, dlatego że kandydaci potem jak szukają tej pracy, to uwierzcie mi, oni przeglądają wszystko, co jest dostępne w internecie, bo teraz, w dzisiejszych czasach jakby nie da się, żeby cokolwiek się ukryło. Więc zadbajcie o to, żeby wasz employer branding, czyli marka pracodawcy, był fajny w internecie i żeby wam służył, bo to tylko wam wyjdzie na dobre. Tak samo jest z marką właścicieli, z marką CEO. Ona też jest ważna, bo gdziekolwiek nie jesteśmy, czy wy jako pracownicy jesteście zawsze ambasadorami tej firmy. I jak się nie jawicie, jak nie rozmawiacie z ludźmi, to albo będziecie pasywnie zachęcać innych, żeby do was dołączyli, albo będziecie ich zrażać. Więc to dużo zależy właśnie od nas samych. Okej. Jak to jest z tym feedbackiem? Może część z was sobie właśnie przypomniała, że nie dała jakiemuś kandydatowi informacji zwrotnej, że on gdzieś tam czeka od 2 tygodni. A może część z was w ogóle nie ma procesu w trakcie rekrutacji nadawania feedbacku kandydatom. A może część z was w ogóle uważa, że skoro mu nie odpisałem, to znaczy, że nie. No nie do końca to tak wygląda. Bo wyobraźcie sobie, że jako właściciele między innymi, kiedy dbacie o sprzedaż, mówi się o właścicielach always be closing. I teraz jak wyślecie ofertę do klienta, który jest dla was ciekawy i dobrze się zapowiada i ten klient wam nie odpisuje, to wydaje mi się, że często możecie czuć się tak. I wyobraźcie sobie teraz, że kandydat się czuje tak samo. Więc to, jak dbacie o klientów, powinno odzwierciedlać to, jak dbacie o kandydatów. W każdym działaniu, które podejmujecie. I ja rozumiem, być może rekrutowaliście parę osób, być może wy byliście kandydatami, którzy nigdy nie dostali feedbacku. Mam takie osoby na sali? No, a widzicie. I to jest takie przykre, nie? Bo wysyłamy CV, jednak włożymy energię w to, żeby coś napisać czy wysłać, szukamy tej pracy i nie ma żadnej odpowiedzi. I teraz wyobraźcie sobie, czy będziemy się dobrze wypowiadać o takim pracodawcy, czy nie. Myślę, że nie trzeba dopowiadać, jak jest. Nie wiem, jest takie badanie, być może o nim słyszeliście, że jak ludzie są z czegoś zadowoleni, to czasami przyjmują to za normę, ale jak są z czegoś niezadowoleni, to wtedy jesteśmy Paulo Coelho internetu. Więc wy jako pracodawcy dbajcie o ten feedback dla kandydatów. I wiadomo, jak jest ich bardzo dużo w procesie, to można się pogubić. Ale słuchajcie, do wszystkiego są procesy i narzędzia. I tu przykładowo wymieniłam dosłownie, tak, czyli krok numer 4, zapomniałam o moim głównym slajdzie, dbaj o proces rekrutacyjny tak jak dbasz o proces sprzedażowy. To są te same procesy. I właśnie te narzędzia, o których chciałam powiedzieć, to jest system do obsługi kandydatów. Czyli tak jak mamy CRM do sprzedaży, bo nie chcemy pogubić klientów, tak jak CRM do kandydatów, bo nie chcemy ich pogubić w procesie i wiemy, który jest na pierwszym, drugim, trzecim etapie, który jest na etapie ofertowania. Następnie jednolity standard rekrutacji, czyli jak decydujemy się zatrudnić na przykład Java dewelopera i wypisujemy sobie kompetencje twarde i miękkie, to zawsze pytania powinny być takie same dla każdego kandydata, żeby nie rekrutować subiektywnie. Wiadomo, zawsze jest takie coś, że trochę czujemy kandydata, trochę nie. Ale oczywiście oprócz tego, że warto pytać o wartości w procesie, właśnie te wartości, o których mówiłam w kroku drugim, to przede wszystkim warto dbać o różnorodność. Nie wiem, czy wiecie, też jest takie badanie, które mówi o efekcie aureoli,
czyli że nadajemy drugiej osobie takie kompetencje na podstawie tego, jak ją postrzegamy, że ktoś przyszedł ubrany elegancko, to myślimy, o, on będzie super, będzie dobrym pracownikiem, a ktoś przyjdzie z brudnymi paznokciami albo się spóźni, to już narzucamy. I te pytania wymienione w jednolitym standardzie rekrutacji pozwolą wam ocenić ludzi obiektywnie i nie porównywać kandydatów do siebie, tylko właśnie do persony, do tej idealnej persony, do której chcecie dążyć. A jak to jest z tą różnorodnością? No pytanie jest takie, czy macie odwagę, żeby zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie, bo nie każdy ją ma i to jest okej. Ale wiecie, jest też taka tendencja, żebyśmy zatrudniali ludzi, którzy są podobni do nas. Myślą tak samo, zgadzamy się z nimi. Tylko czy to nam pozwoli na skalowanie firmy i na rozwój? Tak. I być może teraz sobie myślicie, że jesteście jak to dziecko, ono upadło, nie macie EVP, nie macie marki pracodawcy, nie wiecie, co zaoferować być może jako pracodawca lub też z punktu widzenia kandydata, nigdy nie spotkaliście się z taką firmą, która może sporo zaoferować i myślicie sobie, być może wartości moja firma też nie ma, to może ja lepiej wstanę i wyjdę, bo jak Kasia do mnie podejdzie i zapyta, jak to jest u ciebie, to się spalę ze wstydu. Ale słuchajcie, każdy jest jak to dziecko. Zobaczcie, jak ono idzie i upadnie, no to wstaje i idzie dalej. Popłacze, bo płacze generalnie, ale się podniesie. Czasami mówią rodzice, że następuje tak zwany mały dramacik albo syrenka, ale dziecko się nie poddaje i rodzice też mu mówią, hej, wstawaj, dobrze ci idzie, zrobiłeś parę kroków. I Jacek Galkiewicz kiedyś fajnie w swoim TEDzie powiedział, żaden rodzic nie powie dziecku, leż, będziesz pełzał, nie będziesz chodził. No przecież nie powiemy. I potraktujmy siebie, nas jako dorosłych, trochę jak to dziecko. Jeżeli już po tych pierwszych czterech krokach widzicie, że może jest coś u was do poprawy, to po prostu też mamy jutro, nie? I można to wdrożyć, zacząć, coś zrobić lepszego, jakiś taki właśnie fajniejszy krok, żeby wdrożyć pewne rozwiązania. I ważne, żeby się po prostu podnosić i działać dalej. Okej. I to jest właśnie mój krok piąty. Bądź lepszy niż wczoraj. Dlatego, że jeżeli przyjdzie do was klient albo pracownik, kandydat i zapyta, dlaczego mam z wami pracować, to wy będziecie mogli uczciwie odpowiedzieć tej osobie, bo jesteśmy lepsi niż wczoraj, bo jesteśmy lepsi niż pół roku temu, a za pół roku będziemy lepsi niż dzisiaj. I wiecie, budowanie firmy w oparciu o wartości, rekrutowanie dobrych osób, to nie jest łatwa sprawa. Czasami to są naprawdę długie procesy, szczególnie kiedy na przykład pierwszy raz rekrutujemy na jakieś stanowisko albo jest ono kluczowe. Ale trzymanie się własnych wartości, własnego why, wymaga odwagi. I wiecie, będą kandydaci, którzy nie będą pasować do waszej firmy, ale to jest okej, bo nie ma tak, żeby wszystko zawsze pasowało do wszystkiego. I wy, będąc kandydatami, będziecie aplikować do firm, które sami uznacie po drodze, że do was nie pasują, do waszej postawy, do życia, do waszej wartości. Ale ważne jest, żeby mimo wszystko nie przestawać i trzymać się tego, co w życiu dla nas jest ważne, mimo że czasami będzie to sprzeczne z tym, co mówią inni. I na podsumowanie chciałam wam powiedzieć, żebyście jako pracodawcy szukali ludzi, którzy wierzą w to, co wy, którzy mają podobne wartości, podobne why, bo po prostu ta firma będzie płynąć, to będzie samonapędzająca się energia i będzie to szło w dobrym kierunku. I na koniec chciałabym wam życzyć po prostu, żebyście byli odważni, tak jak Colin. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both.
lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough.